odkąd pamiętam, to w zasadzie pracowałem. Raz, że musiałem, dwa, nie chciałem spędzać dużo czasu w domu, no i miałem naprawdę bardzo dużo zajęć i małem się wszystkiego. Z większości mnie zwalniali dyscyplinarnie, ale jak gdyby ja się tym nie przejmowałem, no bo trzeba sobie radzić w życiu, nie? Człowiek jest albo zaradny, albo jest nie. Nie jest zaradny, w sensie. Ja... Czy jestem zaradny? Jestem. W domu u mnie od zawsze się nie przelewało. W zasadzie nigdy się nie przelewało. W sensie, że przelewało się właśnie, ale to nie było dobre przelewanie i raczej czas wolny to zawsze chciałem spędzać poza domem. No i taka pierwsza naturalna... Pierwszy odruch taki naturalny młodego szkraba, no to rower, nie? Ludzie mnie raczej lubią. Za wyjątkiem tych, którzy za mną nie przepadają. Ale to jest jakaś taka wzajemna zależność. Ja generalnie jestem przyjazny, bo to taki charakter pracy, że jednak tych ludzi się spotyka. No oczywiście wiadomo, kiedyś roboty było więcej, bo i listów było więcej. Teraz jest mniej listów, no niby mniej roboty, ale to też nieprawda, bo też dużo nam dają do roznoszenia innych rzeczy, takich, co pewnie ktoś ma w tym jakiś interes. Niemniej ja doceniać. Ja po prostu robię swoją robotę. Dostałem ksywę magik. Śmiesznie. Pytałem, dlaczego? No, że potrafię sam zrobić małpkę z żabki. W przyszłości chciałbym mieć knajpę. Fajnie, bo ja bym miał w tej knajpie za darmo. Nikt by za to nie płacił. Raz byłem w takiej, ale to... No, gdzie piwo, dychę kosztuje, no to... Za dychę to ja mam 4. Ale raz byłem, bo to warto odwiedzać takie miejsca, takie, żeby zobaczyć, jak to ludzie ci tam z wyższych sfer mają i powiem... Nie wyróżniałem się jakoś specjalnie, wypiłem, dolałem se swoje i dalej siedziałem, piłem i jak gdyby nigdy nic. Ten rower dostałem po pierwszym roku pracy i bardzo sobie go cenię. Później proponowano mi oczywiście inne środki komunikacji. Nawet był plan, że dostanę samochód, ale gdzie ja tam z samochodem? Znaczy... Prawo jazdy mam, tylko rzadko kiedy mogę prowadzić. A tak, ten rower to ja i sam sobie coś tam stuninguję, nie? Opony ostatnio kupiłem. Nawet nie chcę tam zwrotów żadnych. Po prostu się cieszę, że mogę nim jeździć. Niektórych listów to ja nawet nie dostarczam. Jak ktoś jakiś widzę, że jest... mandat albo jakieś zdjęcie z fotoradara, to ja nawet, no bo kto by to tak chciał dostawać. A ja tak sobie myślę, że fajnie byłoby, jakby ludzie się cieszyli, a nie smucili. Bo uważam, że najlepsze rzeczy są za darmo. U nas ostatnio był Happy Sad i elektryczne gitary i Sławomir. I za darmo było. Fajnie, bardzo się bawiłem. Te gitary mnie tak trochę zmyliły, bo to myślałem, że to będą ci od tych przebojów, a to były jakieś inne. Ale ja jestem otwarty na nowe rodzaje i też się fajnie bawiłem. Mam duży szacunek do władzy, bo uważam, że jak ktoś rządzi krajem, to musi być bardzo mądry. No bo jak ktoś jest głupi, no to... Nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby rządzić całym krajem. I tak samo jak ktoś rozdaje pieniądze ludziom, no to znaczy, że one są, prawda? I to jest i tak właśnie powinno być, że jak są pieniądze, to powinno się je rozdawać. No bo jak nie ma tych pieniędzy, no to z czego by brali? To jest nielogiczne. No i jesteśmy przygotowani, jak mamy to wszystko roznieść, to rozniesiemy, bo to samo się nie rozniesie. To ktoś musi roznieść, my też możemy, dołączamy, więc wszystko będzie wiadomo, dołączamy, będą takie broszury specjalne, Głosuj z siostrą Anastazją
i tam będzie wytłumaczone tak bardzo prosto ludziom, jak mają głosować i na kogo. I to jest fajne, a my też dostaliśmy taką wewnętrzną broszurę Licz głosy z siostrą Anastazją i tam też jest wszystko fajnie napisane takim prostym językiem i myślę, że to ktoś to przygotował tak od początku do końca i spoko. Nawet jak moje poglądy prywatne są inne, to uważam, że to jest fajne zrobione. Czy ja jestem gotowy zmieniać kraj? No uważam, że nie jestem. No, gdzie jest zwykły taki prosty człowiek? No ale jak ktoś tak postanowił, niech tak będzie.